Robert Lewandowski to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalny obecnie polski piłkarz. Nazywam się Robert Lewandowski. Nic zatem dziwnego, że swoją sławę stara się wykorzystywać na różne sposoby. Napastnik Bayernu chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. Bardzo często występuje w reklamach. A teraz postanowił wkroczyć w świat muzyki, zostając producentem wykonawczym najnowszej płyty Donatana. Znany ze swojej współpracy z wokalistką Cleo, autor takich hitów jak My Słowianie, ogłosił, że Lewy nie będzie występował na jego płycie, lecz zajmował się m.in. doborem artystów, którzy mieliby wykonać poszczególne numery. Robert Lewandowski nie jest jednak pierwszą gwiazdą futbolu, która postanowiła zawojować rynek muzyczny. Wielu byłych lub obecnych piłkarzy uczyniło to już znacznie wcześniej, próbując swoich sił chociażby w świecie hip-hopu. I to właśnie pięciu z nich, naszym zdaniem najbardziej znanych, chcemy Wam dziś przedstawić. Mamy też na wstępie do Was małe pytanie. Czy kojarzycie innych piłkarzy poza wymienionymi w filmie, którzy mają za sobą ciekawe epizody w świecie muzyki? Dajcie znać w komentarzach. Pierwszym z naszych wybrańców jest Yuri Djorkaeff, który w 1998 razem z reprezentacją Francji sięgnął po Mistrzostwo Świata. 49-letni obecnie były piłkarz myślał zapewne, że w branży muzycznej będzie radził sobie równie dobrze co na boisku. Lecz kiedy jego jedyny utwór Vive dans ta lumière został niezbyt przychylnie, delikatnie mówiąc, przyjęty przez krytykę oraz fanów, Djorkaeff zakończył swoją działalność, że tak to górnolotnie ujmiemy, artystyczną. Trudno bowiem nazwać utwór Yuriego hip-hopowym, zaś teledyskowi do wspomnianego numeru Francuza bardzo daleko do Smooth Criminal Michaela Jacksona. Zatem miano najlepszego MC nawijającego po francusku wciąż może posiadać tylko jeden człowiek – Royston Drenthe. Blender zakończył swoją burzliwą karierę w lutym tego roku, mając zaledwie 29 lat i pokaźną liczbę klubów na swoim koncie. Najbardziej znanym z nich był oczywiście Real Madrid, ale w nim akurat czarnoskórsko. O tym panu powiedziano i napisano już chyba wszystko. Głównie w negatywnym świetle, ale czarna owca angielskiej piłki sama przez wiele lat solidnie pracowała na tę opinię. Uzależnienie od alkoholu, burdy hotelowe czy obrażanie słowami piosenki papieża Franciszka wraz z kibicami Glasgow Rangers to tylko część z grzechów, które ma na swoim sumieniu Gascoigne. Zaliczyć do nich można także wykonanie jeszcze na początku lat 90. minionego wieku piosenki z pogranicza popu i hip-hopu zatytułowanej Jordy Boy. Swego czasu znalazła się ona na wysokim drugim miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale chyba bardziej z powodu nieszczególnie innowacyjnego teledysku, w którym Paul chętnie ukazuje swój nagi tors, zaś jeden z towarzyszących mu kumpli kradnie show swoim swetrem. Ale zaraz, zaraz. Czy to nie ten sam pan, który kilka lat później wywijał na jednej z polskich potańcówek? Clint Dempsey. Zbliżający się nieuchronnie do końca swojej kariery Amerykanin już ładnych parę lat temu zabezpieczył przyszłość swoją oraz swojej rodziny. Rio Ferdinand. Najdroższy swego czasu obrońca świata. Legenda Manchesteru United. A po zakończeniu kariery angielski odpowiednik doktora Dre. Czyli krótko mówiąc Rio Ferdinand w jednej osobie. Wydaje się, że świat hip-hopu pochłonął go bez reszty, o czym może świadczyć fakt, iż eks-Czerwony Diabeł nie tylko rapuje w wolnej chwili, ale też przeprowadza wywiady z najsłynniejszymi raperami oraz produkuje własne kawałki w swoim studiu White Chalk Music. Aż boimy się pomyśleć, czym jeszcze w przyszłości zamierza zająć się Ferdinand, który najwidoczniej rzuceniem się w wir pracy próbuje zagłuszyć ból po stracie ukochanej żony Rebeki, zmarłej kilka lat temu w wyniku walki z nowotworem. To tyle na dziś. Jeśli spodobał Ci się nasz film, kliknij łapkę w górę. Nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału oraz włączeniu powiadomień, by jak najszybciej móc oglądać kolejne filmy Fangora. A te pojawią się na naszym kanale już niebawem. Serdecznie zachęcamy również do pobrania Fangolowej aplikacji na urządzenia mobilne, dzięki której będziesz miał błyskawiczny dostęp do najświeższych piłkarskich newsów.
Tekst opracował Adrian Kowalczyk z Fangolpe. Czytał Jakub Rutka.